Cześć, witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Dzisiaj sprawdzimy, jak w kanonie MG6450 na szybko wznowić drukowanie w momencie, kiedy będzie ten komunikat o przepełnieniu. To jest jednorazowa procedura, to znaczy jednorazowa. Za każdym razem będziecie musieli ją robić, chyba że przeniesiecie na serwis do mnie, bądź też do jakiegoś innego serwisu, bo tu już jest bardziej skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o reset. Nie jest to kwestia resetu ten film, tylko kwestia, jak sobie pomóc w momencie, kiedy wyskoczy ten durnowaty błąd. 5B00, kod pomocniczy, koniec i kropka, tak to będzie w trakcie drukowania, jesteście wkurwieni i musicie drukować dalej. Więc co robimy? Dwa palce będą Wam potrzebne, jak nie macie, to pożyczcie sobie od znajomego bądź rodziny, żeby Wam pomogli nadusić te właśnie klawisze. Jak to robimy? Już pokazuję. Wyłączamy urządzenie, czyli musi być wyłączone. I teraz dwa paluchy. Resum button i button power, czyli przycisk. Naduszamy najpierw ten, później power. Robimy raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy to wszystko. Powinna wejść w tryb pracy takiej awaryjnej, jak to zwać, tak zwać, bo przy ponownym uruchomieniu urządzenia również ten błąd wyskoczy. Jest to za każdym razem tą procedurę musielibyście powtarzać, a jeżeli byście chcieli ją trwale, no to trzeba resetować głębiej. Jak i na dzień dzisiejszej nagrywania tego filmu, Wig Reset nie obsługuje jeszcze 6450, bo sprawdziłem bazę, no nie ma tej drukarki tam, dlatego może być to kłopot Wig Resetem, ale przez Service Tool 1050 na razie nie widziałem takiej możliwości, pewnie nowsza wersja Service Tool zresetuje bez najmniejszego problemu tego urządzenia. Zobaczymy teraz, jak sobie to poradzi. Tak. I wydrukujemy deseń. Mam nadzieję, że nam papier wciągnie, bo drukarka ta jest po dość dużym przelocie i będę musiał jeszcze serwis układu zaciągającego i tak dalej robić. I zauważyłem, że ma problem z pobieraniem papieru, ale chciałem Wam pokazać, jak na szybko zrobić właśnie coś takiego, żeby tylko i wyłącznie móc dokończyć swoje bardzo ważne prace związane z wydrukiem. Jak to Canon? Przygotowywanie do wydruku jest tutaj rzeczą bardzo, ale to bardzo długą. No, trzeba uzbroić się w cierpliwość, no, za każdym razem uruchamiając urządzenie. Aż dajmy je chwilę, niech się ustawi i niech zrobi pierwszy test po uruchomieniu, no bo sami zauważyliście, że przecież drukarka była uruchomiona, ale musi się ustawić. Jak widzicie, radzi sobie doskonale, czyli że zabrała tą kartkę, dokończy Wasze wydruki, dane będzie przyjmować. Natomiast musicie pamiętać jedną podstawową rzecz, że jak ją wyłączycie, włączycie ponownie, błąd się pojawi. Także tym filmem możecie sobie na szybko w 6450 pomóc, jak musicie dokończyć drukowanie, a całą resztę zapraszam. Będziemy kminić, jak to trwale. Usunąć. Dziękuję za atencję, miłego tygodnia Wam życzę. Mam nadzieję, że ta treść Wam się przyda. Łapka do góry, print subskrypcja. Pamiętacie, to była reklama. Dziękuję za atencję, dzięki, cześć.